To tematem mojego referatu jest analiza parametrów akustycznych sal koncertowych ze szczególnym uwzględnieniem brzmienia skrzypiec. Jest to temat silnie skorelowany z oceną jakości akustycznej sal, której, jak wiadomo, nie da się trafnie dokonać, analizując tylko obiektywne parametry przedstawione w tabelach czy wykresach. Decydującym zdaniem jest zawsze zdanie słuchacza, który wychodzi po koncercie i ocenia jakość sali. Głównie jest to, jego ocena jest głównie oparta na postrzeganiu brzmienia instrumentów w danej sali. Idąc tym tropem, chciałam sprawdzić, czy skrzypce mogą być takim subiektywnym parametrem, ich brzmienie może być subiektywnym parametrem do właśnie oceny jakości akustycznej sal koncertowych. I żeby potraktować skrzypce jako źródło dźwięku, musiałam dokonać ich analizy, wyznaczyć ich cechy charakterystyczne. I właśnie najważniejsze przy źródle dźwięku było wyznaczenie charakterystyk kierunkowych instrumentu. Jest to właśnie pierwszy etap badań, który dzisiaj przedstawię. Badania mają być kontynuowane w ramach mojej pracy inżynierskiej. Skrzypce są instrumentem smyczkowym, gdzie źródłem dźwięku jest drgająca struna, która jest pocierana przez smyczek. Drgania przenoszą się na cały korpus skrzypiec i właśnie budowa tego korpusu, budowa pudła rezonansowego ma ogromny wpływ na brzmienie instrumentu. Przede wszystkim wprowadza do sygnału tak zwane formanty, czyli częstotliwości drgań własnych korpusu. Dla skrzypiec są one w okolicy 260-290 Hz. I dźwięki poniżej tych częstotliwości brzmią na skrzypcach ciemniej, a dźwięki powyżej jaśniej. Do tego sama wielkość korpusu ma też duży wpływ na charakterystykach tutaj. Jest porównanie dla dźwięków o niskich częstotliwościach i o wysokich. I widać dokładnie, że dla niskich częstotliwości, dla niskich rejestrów, pierwszy ton podstawowy jest słabo wzmacniany. Jest to związane z tym, że długość tych fal nie mieści się po prostu w korpusie skrzypiec i nie są one wzmacniane przez pudło rezonansowe. Ale otrzymujemy tutaj pełnię brzmienia, jest dużo składowych w porównaniu do rejestrów wyższych. Jeśli chodzi o samą kierunkowość, jest to stosunek energii wypromieniowanej ze źródła dla danego kąta w stosunku do energii na osi źródła. Kierunkowość instrumentów jest tematem cały czas aktualnym, ponieważ ciągle jest mało publikacji związanych z tym aspektem. Jako pierwszy w latach 70. pan Meyer przedstawił w swojej książce charakterystyki wszystkich instrumentów wchodzących w skład orkiestry symfonicznej. Przedstawił te charakterystyki, jednak brakuje takich szczegółowych informacji na temat metodyki pomiaru. Dla skrzypiec zauważył, że poniżej 500 Hz skrzypce są praktycznie źródłem wszechkierunkowym, a dla częstotliwości wyższych promieniują głównie do przodu z różną szerokością po prostu i głównie do góry. Jego pomiary, jego teorie potwierdzili naukowcy z Helsinek, którzy też przedstawili charakterystyki w swoich licznych publikacjach, wszystkie charakterystyki instrumentów. Metodyka pomiaru była trochę inna, jednak właśnie wnioski wyszły takie same. Do tego jeszcze zauważyli, że kierunkowość instrumentów nie zależy od dynamiki gry, co jest ciekawe. Następnie dwie panie naukowcy z Uniwersytetu w Pensylwanii zrobiły takie pomiary, gdzie chciały zlikwidować wpływ muzyka na tą kierunkowość, na pomiary, na wyniki pomiarów. Dlatego stworzyły taką maszynę, która automatycznie grała na skrzypcach, poruszała smyczkiem po strunach. Pomiary były tylko dla pustych strun. Dodatkowo w tym samym czasie manewrowała mikrofonem w płaszczyźnie poziomej i pionowej, dlatego właśnie wyszły im charakterystyki w tych dwóch płaszczyznach. Nie dawały one jednak realnych wyników.
ponieważ no, w tym momencie źródło dźwięku było wykorzystane w sposób nienaturalny i nie brało pod uwagę takich aspektów, jak na przykład to, że muzyk grający na instrumencie tworzy właśnie cień akustyczny dla dźwięku. Ja do swoich pomiarów stworzyłam stanowisko, które pozwoliło mi zrobić pomiary kierunkowości na całej półsferze nad muzykiem. Wykorzystałam 14 mikrofonów pola swobodnego, które umocowałam na łuku, metalowym łuku, który trzymał się na drewnianej konstrukcji podwieszonej pod sufitem. Cała konstrukcja była ustawiona na wysokości około 110 cm, właśnie na osi skrzypiec, a ja stałam na stoliku obrotowym, który obracał się co 15 stopni od 0 do 180 w czasie pomiarów. A jeszcze zapomniałam wspomnieć, że właśnie te mikrofony na górze też były ustawione mniej więcej co 15 cm. Problemem było to, żeby właśnie wyeliminować wpływ tego, że mogę grać z różnym natężeniem. Dlatego koło mnie postawiono i mikrofon referencyjny, który miał łapać właśnie dźwięki najbliżej, żeby później móc się do tego jakoś odnieść. Dodatkowo sekwencje, jakie grałam, to badałam struny każdą osobno. Grałam sekwencję 7 dźwięków do góry co tercję wielką. I teraz tak, dźwięk z każdego mikrofonu był przesyłany na przedwzmacniacz, a następnie na kartę pomiarową, kartę dźwiękową, przepraszam. I do tego jeszcze z karty dźwiękowej, do karty dźwiękowej były podłączone słuchawki, które miałam na sobie w komorze bezechowej. Pozwalały one na synchronizację wyników, ponieważ na słuchawkach miałam puszczony metronom, więc grałam równo za każdym razem tak samo. Pozwoliło to później ułatwiło mi to później właśnie analizę wyników. Do tego jeszcze wszystkie sygnały zarejestrowano w programie Reaper, a przeanalizowano je w skryptach w programie MATLAB. Wyznaczyłam tam charakterystyki, wcześniej przefiltrowałam sygnały i obliczyłam poziomy. I teraz jeśli chodzi o charakterystyki, najciekawsze według mnie są charakterystyki w płaszczyźnie poziomej, ponieważ no, bardzo ładnie ukazują jakby to, że się to wszystko zgadza z założeniami teoretycznymi. Pierwszą charakterystyką jest porównanie rejestru niskiego i wysokiego dla struny G i struny E. Te wykresy w środku to są właśnie dźwięki dla struny G, wykazują one dużą wszechkierunkowość właśnie i do tego jeszcze widać, że są one mniej wzmacniane, poziomy są mniejsze. Dźwięki na strunie E o wyższych częstotliwościach promieniują do przodu. Lekko to widać, ale trochę widać. Do tego przedstawiłam tutaj jeszcze charakterystyki dla różnych częstotliwości i na każdym wykresie przedstawiłam dźwięki, które należą do tego pasma, a są grane na różnych strunach. Widać, że struna, na jakiej gramy, ma duży wpływ właśnie na charakterystykę kierunkową, bo te wykresy się różnią. Nie znalazłam jakiegoś większej zależności, ale widać, że rzeczywiście ma to jakiś wpływ. Za 630 Hz wyraźnie widać cień akustyczny, które się tworzy z tyłu, a im wyższa częstotliwość, tym dźwięk jest bardziej kierowany stricte do przodu. Tutaj bardziej na boki jeszcze, dla 800 Hz, a tutaj widać już, że jest to centralnie do przodu. Zrobiłam jeszcze wykresy 3D. Można na nich jakby znaleźć cechy charakterystyczne kształtu. Dla 500 Hz widać, że ten wykres wszechkierunkowy. Dla 1000 zgadza się z teorią fakt, że dla
do przodu skrzypce promieniują jakby w dół, charakterystyka opada w dół, a tył idzie jakby do góry. I dla 630 Hz widać z tyłu lekki cień akustyczny. Podsumowując, wszystkie wyniki badań zgadzają się jak najbardziej z teorią. Skrzypce wykazały dużą kierunkowość i to kierunkowość zależną od częstotliwości. Do tego mam nadzieję, że te wyniki posłużą mi jako podstawa do dalszych badań. Pierwszym z kolejnych etapów są testy odsłuchowe w sali widowiskowej Teatru Varieté i Opery Krakowskiej. A na koniec chciałabym też zrobić symulacje komputerowe wykorzystujące model właśnie sali Teatru Varieté i wykorzystując skrzypce jako źródło dźwięku. To jest moja literatura i bardzo dziękuję za uwagę.